Hej, hej, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dziś siedzę przy komputerze, stąd te okulary i będę reagować na filmy z TikToka dotyczące depilacji woskiem. Wiecie, depilacja woskiem to nie jest nic przyjemnego. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest salon depilacji laserowej we Wrocławiu oraz w Warszawie. Jak wiecie, ja miałam wykonywaną depilację laserową we Wrocławiu, natomiast został otwarty nowy salon w Warszawie i link zarówno do Wrocławia i Warszawy wrzucę wam w opisie. No to zaczynamy! Tutaj dziewczyna przygotowuje wosk. Ja już się boję. Jezus, ale odważna dziewczyna. No to szybko, szybko było. To w ogóle chyba jakaś koleżanka. Stop! To chyba jakaś koleżanka mu wykonywała, a nie w salonie, więc no nie było to może profesjonalne, ponieważ to od razu powinno zostać ściągnięte, a nie tak, że troszeczkę, może za duży kawał tego plastra. O Jezus, ja ogółem mężczyznom współczuję, bo dużo mężczyzn jest bardzo czuła na takie rzeczy. My kobiety już jesteśmy bardziej uodpornione na ból, a wydaje mi się, że mężczyźni tak średnio mają po drodze z tego typu bólem. Oczywiście nikogo tutaj nie chcę obrazić. Ojejku, to będą łydki. Ale nie widać twarzy tego pana, więc to jest raczej pan, bo ogłosienie jest takie męskie. Pan aż się skręca na łóżku. Ojej, tu klata będzie. Ale pan chyba wytrwały. Szybko to pani robi, wow. Kurczę, ten wosk naprawdę jest mega skuteczny. Jejku, jak ta pani to fajnie, profesjonalnie robi. Spoko. Tutaj będą brwi. Ojej, myślałam, że mu całą brew wyrwała. Ale pan się krzywi, także no boli go to troszeczkę, to jest dosyć delikatne miejsce. No, nie ma tutaj nic takiego. To jest ciekawa pani. Ojejku, tutaj pani będzie sobie dziurki w nosie depilować. Jezus. Ja w życiu tego nie robiłam. I co, i pociągnie. Zostało w nosie. Ja już ją lubię. Help me. To jest dobre na poprawę humoru, żeby sobie coś takiego włączyć. W ogóle na TikToku jest mnóstwo takich kompilacji z mieszaniem włosku, ale tutaj za bardzo nie ma co komentować. O, tutaj pani nakłada sobie sama na łydkę i to nagrywa. Ale chyba nie zerwie tego za jednym zamachem. Zobaczymy. A, ona miała mało włosków, także jej to nawet nie zabolało pewnie. Ale takie włoski to też jest fajna sprawa, że wiecie, bez takiego papierka, tylko po prostu to zastyga na skórze i się ściąga. No i szybko jest gładka skóra. Ale ogółem poruszając temat depilacji, to ja uważam, że mimo tego, że wosk jest fajną metodą, bo no idziecie do salonu, macie robiony ten wosk, rach ciach i jest już problem z głowy, nie ma tego owłosienia. Natomiast usuwanie włosów czy maszynką, golarką, czy woskiem może doprowadzać do tego, że włosy zaczynają nam wrastać i wtedy pojawiają się problemy. Głównie jest to w takich miejscach jak pachy,
okolice bikini. Właśnie depilacja laserowa powoduje to, że usuwając te włosy na stałe, nie mamy później tego problemu wrastających włosków. A tutaj, kiedy włosy są wyrywane, to włos musi się znowu przebić przez naskórek i dlatego często ten włos gdzieś tam się zakręca i mamy problem z wrastającymi włoskami i to jest dosyć bolesne. Także ja Wam tutaj jak najbardziej polecam salon depilacji laserowej, bo ja tam miałam robioną depilację. Mega polecam, naprawdę bardzo sympatyczne panie. U mnie depilację robiła Justyna i ogółem Justynę bardzo lubię, to jest moja koleżanka. I one teraz, dziewczyny, dojeżdżają również do Warszawy, więc tam właściwie ta sama obsługa wykonuje tą depilację laserową. Zawsze polecałam Wrocław, ale teraz mam po prostu możliwość polecić Wam Warszawę. Jezus! O Boże, masakra, jak już sobie to człowiek włoży i potem nie ma odwrotu. Ja Cię kręcę. No i nie pokazali, czy to to chyba potem, nie wiem. Czy to wyrywa, czy... Ojej, jednego włosa wyrwał, czy ile? Ojejku. Naprawdę, wosk w nosie to chyba nic ciekawego. Jezus! Najgorzej, jak ktoś ciągnie za dwa. Jezus, faceci są naprawdę niesamowici. Ale się przymierza. Wyciągłaś tylko jedno? Wow, ile włosów. O Boże, ale już masz to ze sobą. Od razu dziewczyna. Dała radę, ale ma dużo tych włosów. Okej, moi kochani, to na tyle. Jeżeli Wam się podoba, to piszcie mi w komentarzach. Lubię robić takie reakcje na różne filmy. Lubię oglądać, jak inni reagują, więc napiszcie mi w komentarzu, jeżeli chcecie więcej i napiszcie mi, na co chcecie, żebym zareagowała. No i podsumowując, ja z całego serca Wam mega polecam depilację laserową. Macie tutaj link do miejsca, które ja polecam. Warszawa, Wrocław. Kto jest z okolic, jak najbardziej można się tam udać. Miejsce zaufane. No i jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!